Witam wszystkich serdecznie. Akurat jesteśmy teraz na przełęczy Małastowskiej. To jest 606 metrów nad poziomem morza. Magóra Małastowska ogólnie się nazywa tutaj to pasmo gór. Zobaczmy najpierw może ile jest stopni. Dochodzi godzina 11:45. Mówiłem, tak jak mówiłem, wysokość 606 metrów nad poziomem morza. Temperatura wynosi tu 4,3 stopnia. W tym miejscu, no jest to na pewno bardzo ciekawe miejsce. To jest bardzo niska, bardzo niewielka gęstość zaludnienia ogólnie. W Magórskim Parku Narodowym i na krańcu Bieszczadów jest właśnie najniższa gęstość zaludnienia w całej Polsce. Tutaj dalej jak spojrzymy, jest cmentarz wojenny, cmentarz Łemków, bo tutaj Łemkowie dawniej zamieszkiwali te tereny, nawet na nazwach miejscowości, jak Państwo widzą, Gładyszów, pod spodem jest napisane po łemkowsku, jak się nazywa ta miejscowość. Obecnie pada tutaj dość obficie deszcz, po południu na pewno zamieni się to w opad deszczu ze śniegiem, bo będzie już za frontem chłodnym i napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Jednak my już będziemy wtedy kierować się w kierunku Gorlic. No i tam będzie cieple, więc raczej dzisiaj nie doświadczymy opadu deszczu ze śniegiem. Jeszcze tutaj pokażę ogólnie, jak to wygląda cała ta przełęcz. Kręta droga była, jak się na nią wjeżdżało, tutaj widać na znaku 8% nachylenia. No, co by tu więcej powiedzieć? No mówię, miejsce jest bardzo ciekawe pod względem i topograficznym, i historycznym, aczkolwiek bardzo za bardzo widoku na pasma różne tutaj znajdujące się wokół, no bo jest głównie tutaj zalesiony ten teren. Tak jak mówiłem jeszcze, temperatura za 15-12 4,3 stopnia. No, teraz już będziemy zjeżdżać w dół. Pozdrawiam wszystkich. Będę coraz więcej robił różnych filmików, jak będę gdzieś znajdował się w jakichś ciekawych miejscach. A póki co, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!